Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No cóż, znowu słychać ani widać. Bardzo ciekawa sytuacja, ale ona się już powoli kończy. Za chwilę będę mogła być w miejscu, gdzie mogę spokojnie, bez żadnych utrudnień, tak sobie myślę, dla Państwa nagrywać. Mamy kolejny tydzień od 7 września do 13. września, poniedziałek. Sytuacja bardzo prosta, bardzo przyjemna. Księżyc w byku i słońce w pannie, to wiecie. Zatem ten sam układ, czyli byk i panna, gwarantują nam niejako, że nie może być sytuacji bajkowych czy też iluzorycznych. Raczej jest konkret. Do tego wszystkiego światła mają ze sobą trygon, czyli słońce i księżyc mają ze sobą trygon i pomagają niejako w ustabilizowaniu każdej sytuacji. Oczywiście można mówić tak, że albo mamy poziom stabilności duży, albo nie. I biorąc pod uwagę to, że panna jest znakiem zmiennym, a dodatkowo w tym dniu, w poniedziałek, księżyc ma koniunkcję z Uranem, dużego poziomu stabilności nie będzie, ale to jest dobre, ponieważ jest możliwe wypracowanie wspólnego punktu widzenia, czy też znalezienia takich rozwiązań nowatorskich, aby one odpowiadały większości. Czyli to nie sprawia problemów, zrobienie czegoś nowego. O co dbamy? Dbamy o to, aby była mała ilość udziwnień. Bo mimowolnie, mówiąc o tym, że księżyc jest w byku i oczywiście o Uranie, o tym też jest w byku Uran, można zauważyć dziwną modę panującą na naszych ulicach, bo z Uranem w towarzystwie nic do końca nie może być normatywne. Natomiast jest to bardzo dobry czas na wyszukiwanie innowacji. Z uważnością oczywiście należy traktować zbytnie odejście od normy. Pytać się, czy ono jest potrzebne, czy też nie do końca, ale ogólnie rzecz biorąc dzień przyjemny. 8 września mamy wtorek, no i jeszcze lepiej niż poniedziałek. Księżyc jest nadal w byku, ale już nie ma styczności z Uranem. To jest bardzo istotne, żebyście zauważyli, co powoduje owa styczność z Uranem, a co powoduje jej brak. Jej brak oczywiście czasem może powodować trwalszy efekt wszystkiego, tego co w danym dniu mamy do zrealizowania. Również daje efekt utrzymania status quo, który to status quo został ustalony wcześniej. Oczywiście większą niż w poniedziałek świadomość działań koniecznych. Czasem też mówimy o świadomości wyrzeczeń. Ona może być widoczna, natomiast nie są to wyrzeczenia przerastające możliwości stron biorących udział w czymkolwiek. Czy to będą rozmowy o jakimś wspólnym przedsięwzięciu, budowa domu, czy wspólne życie, cokolwiek, to nie przerasta naszych możliwości. Kwestie istotne realizujcie do godziny 14:40. To jest też ważne, ponieważ potem ma księżyc pusty bieg, co czasem spowalnia, czasem też nas rozleniwia, a czasem uniemożliwia takie płynne załatwianie wszystkiego. Czyli znowu, bez udziwnień, bez naginania faktów, dobrze widać rzeczywistość i dlatego to jest również dobry czas na przejawianie inicjatywy, czy też na podejmowanie poważnych, fajnych decyzji. 9 września mamy środę. Ważny dzień, ponieważ to jest ostatni dzień ruchu Marsa do przodu. Do tego mamy trygon Słońca do Jowisza i do tego trygonu się będę odnosić, ponieważ to jest dobry czas na misję, na edukację, na podejmowanie działalności wydawniczej. Czas na rozwijanie ważnej dla siebie przestrzeni. Obojętnie jaka to jest przestrzeń, ona może być z różnych przyczyn również ograniczana, ale to, co możemy wypracować, to róbmy właśnie 9 września w środę. Taki układ gwarantuje właściwe podejście do zadań i do różnego rodzaju projektów. Właściwe również dlatego, bo obejmuje więcej możliwości i profitów. Mamy optymizm. I optymizm w tej sytuacji również polega na tym, że jest Słońce, oczywiście trygon Jowisz, że zauważa się profity. Nie warunkuje się jakichkolwiek działań trudnościami. Zaletą dodatkową tego układu jest to, że brak komplikacji. Nic nie jest skomplikowanego, więc tym bardziej wchodzimy w to.
A im więcej wiary w nas, nasze powołanie, w powodzenie tego, co chcemy osiągnąć, zrobić, uzyskać, tym więcej jest sukcesu. Wiara tutaj czyni cuda i to jest jasne. W przypadku takiej sytuacji, która promuje odwagę i promuje oczywiście rozmach. I taki dzień akurat mamy w tym momencie, czyli taki dzień mamy w środę. Bardzo fajne 3 dni, jeżeli chodzi o własną działalność. 10 września mamy czwartek. No i tak jak powiedziałam, pierwsze 3 dni tygodnia są wręcz idealne, stymulujące do działań bardzo udanych, bardzo dla nas korzystnych. W czwartek niestety prognoza już jest zupełnie inna. No i po pierwsze, to co już mówiłam, Mars wchodzi w bieg wsteczny i pozostanie tam do 14 listopada. Ponieważ Mars bardzo długo przebywa w swoim znaku. To dlatego wymiar jego erki jest istotny. Zwróćcie również uwagę na to, że nie zawsze Mars, będąc w swoim znaku, czyli w znaku barana, jednocześnie się cofa w tym baranie. Ostatni raz tak było w roku 1988, kiedy Mars był w baranie. Powiecie oczywiście, że co jakiś czas jest w baranie, no jasne, ale jednocześnie się cofał w swoim znaku. Sama jego erka czasem powoduje narastające frustracje, spowodowane na przykład tym, że nie wykorzystało się sytuacji wcześniejszych, czy też okazji wcześniejszych. Nie wyłapało się ich odpowiednio, bo Mars wymaga jednak tego, aby działać szybko. Wewnętrznie to może być czasem narastające uczucie złości. Jeśli to uczucie złości było długo uciskane, to eksploduje z całą intensywnością Marsa w ogniu, czyli Marsa w pełnym biegu, którego zawrócono z drogi, któremu nagle kazano się wycofać. O, to jest ciekawe. Zatem uważajcie bardzo na konflikty, które się same tworzą, nie tylko te personalne, ale również te o szerszym charakterze. Zwracajcie na to uwagę. One mają też wpływ na to, co się dzieje. Do tego mamy kwadraturę świateł, czyli kwadrat Słońca i Księżyca i kwadrat Księżyca do Neptuna. Czyli też takiej jasności w działaniu, jak planeta zaczyna się cofać, to nigdy nie ma jasności w działaniu, zwłaszcza jeżeli jest to planeta osobista. Nie mówimy o planetach społecznych czy pokoleniowych, a one się generalnie cofają parę miesięcy w roku i nie ma problemu. Natomiast planeta osobista czyni nam kłopoty, niejako zbija nas z tropu. Do tego mamy jeszcze kwadrat do Neptuna, Księżyca, a więc jesteśmy, powiedzmy, trochę uśpieni i zniecierpliwieni tym uśpieniem. I można powiedzieć, że czwartek to duży akcent na emocje, które to emocje mogą ewoluować w kierunku złości, w kierunku takiej lekkiej agresji. A więc pilnujmy się. 11 września mamy piątek i tak się czasem składa, że na naszą teraźniejszość najbardziej oddziałują emocje z przeszłości. Kwestie, które miały miejsce ileś lat tam temu, i piątek jest takim dniem, kiedy nie ma miejsca za bardzo na tu i teraz. Historia nasza, osobista, rozpycha się łokciami jak tylko może, jak tylko się da. Coś ma wpływ i nie możemy ruszyć do przodu, bo to coś nas blokuje. A Słońce w Pannie w tej konfiguracji czepia się szczegółu w tym dniu, w piątek, który jest nieistotny, który zaciemnia praktycznie wszystko, który właśnie pochodzi gdzieś tam z przeszłości, który może doprowadzić wszystkich do łez, ale mamy po prostu taki czas. Cofający się Mars od czwartku dodaje oliwy do ognia wspomnień. Tak, podaje przykłady wyjątkowej jaskrawości działania, podłości czasem innych osób. I to jest tak, że mamy taką sytuację, kiedy nawet jesteśmy przypiekani, tak jak kmicic, nie zmusimy się do logicznego myślenia, do wybaczania, czy też dopuszczenia wszystkiego luzem. Jeżeli my się zmusimy, nawet jeżeli coś takiego nastąpi, tak może być, to inni mają właśnie takie podejście. Trzeba się z tym liczyć. 12 września mamy sobotę. Co jest najaktywniejsze? Aktywna opozycja Słońca i Neptuna. I ona zmiesza nam trochę
w wątkach, pomiesza nam w głowie, również w sercach. To jest oczywiście układ jeszcze z piątku, ale działa nadal idealnie dla siebie. To jest idealny układ dla Słońca i Neptuna. Niekoniecznie dla nas. Słońce w pannie, a Księżyc w raku skutecznie radzi sobie z kwadraturą do Merkurego. I w związku z tym Słońce w pannie, no, lubi się czepiać z Neptunem jak najbardziej. A do tego mamy kwadrat Księżyca do Merkurego. No i może się zdać, że zalewa nas taka fala rozgoryczenia, niezadowolenia. Czasem przekształca się to nasze niezadowolenie w coś takiego, że skoro mi się coś nie udało, to innym też nie pomogę, aby im cokolwiek wyszło. Pamiętajcie o takiej możliwości. Jasne, że to jest tylko moja hipoteza, bardzo luźna, ale w tym dniu czynnik niezadowolenia może wysuwać się na pierwszy plan. Do tego wszystkiego, zobaczcie, co się dzieje z Merkurym, mamy kwinkung z Merkurego do Urana i nic nie wymyślimy w sprawach naszych relacji, w sprawach naszego budżetu. Jeżeli już coś wydedukujemy, to i tak z tego chleba nie będzie. A zatem tak jak nam cokolwiek przyszło do głowy, szybko bardzo, to tak samo szybko się będziemy z tego wycofywać, jeżeli w jakiś sposób nieuchronnie postanowiliśmy jednak się na tym oprzeć. A więc nie opierajmy się na tym. 13 września mamy niedzielę. No i cóż, w niedzielę Jowisz przestaje się cofać i to może przynieść takie bardzo sensowne uspokojenie własne, wewnętrzne pod koniec tego tygodnia. I naprawdę na tym poprzestańmy. To, co powinno mieć zrealizowane, miało miejsce na początku tygodnia. Potem może się zdarzyć, że u niektórych z Państwa, niekoniecznie u wszystkich, może tylko u jednej osoby, komplikacje będą się namnażały, a więc niedzielę przeznaczmy na to, aby dojść do ładu ze sobą, by przygotować się na nowy porządek, który już za chwilę do nas dotrze, najpierw poprzez Słońce oczywiście w pannie, następnie poprzez to, że Słońce sobie wchodzi do znaku wagi. Więc przygotujmy się do tego, co będzie, przygotujmy się do tego, co będzie inspirowało nas podczas nowiu w pannie. Psychicznie się do tego ustawmy, natomiast poprzestańmy na tym, aby pobyć trochę ze sobą i uspokoić się po prostu. Na to mamy czas w niedzielę.